Dziś moim Państwa gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, współzałożyciel Fundacji imienia brata Alberta, pisarz, poeta, ale nade wszystko człowiek, pozwolę sobie zacytować, który otrzymał w spadku ormiańską duszę, lwowski akcent, kresowy patriotyzm, ukraińską tęsknotę za Bogiem. Szczęść Boże, szanowny księże. Szczęść Boże, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak się ksiądz czuje i jakie jest samopoczucie księdza? Czy może zacznę od drugiej strony. Samopoczucie, no jak widać, raczej dobrze się czuję. Mam natomiast, no rozumiem, że pyta pan mnie o chorobę. Rzeczywiście dla mnie to jest nowe doświadczenie. Od 9 miesięcy zmagam się tą chorobą nowotworową. Idzie to moim zdaniem w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o wyleczenie. Z ogromnym bólem i głębokim żalem informujemy, że dzisiaj, 9 stycznia o 8 rano w szpitalu w Chrzanowie, zmarł po ciężkiej chorobie nasz ukochany przyjaciel i członek honorowy Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Tadeusz Isakowicz-Zaleski był synem filologa Jana Zaleskiego i polonistki Teresy Zaleskiej. Pierwiastek literacki odcisnął głębokie piętno na przyszłym księdzu, kształtując jego wzorce patriotyczne. Jako poeta zadebiutował w 1977 roku na łamach Tygodnika Powszechnego, a 3 lata później zaangażował się w działalność NSZZ Solidarność. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1983 roku w Katedrze Wawelskiej. W historii Polski zapisał się jako Jacek Partyka, Jan Kresowiak, a także ksiądz Robak, będąc nieustannie represjonowanym przez Służbę Bezpieczeństwa, która go 2 razy ciężko pobiła. Od 1987 roku był współzałożycielem Fundacji imienia brata Alberta, zajmującej się pomocą osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Życie księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego to również aktywna działalność wśród środowiska ormiańskiego, a także popularyzowanie wiedzy o historii i kulturze Ormian, z którymi duchowny czuł się wyjątkowo związany. W ostatnich latach ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski był kojarzony przede wszystkim z walką o należyte upamiętnienie oraz godny pochówek ofiar rzezi wołyńskiej. Na początku 2023 roku duchowny poinformował, że zmaga się z nowotworem złośliwym prostaty. Pod koniec grudnia trafił do szpitala w ciężkim stanie. Dziś prezentujemy ostatni wywiad, jaki miałem zaszczyt przeprowadzić 18 grudnia ze świętej pamięci księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, a więc na tydzień przed trafieniem do szpitala. Przed wejściem na antenę miałem sposobność zamienić kilka słów z księdzem i czułem, że to nie jest ten sam człowiek, co zawsze. Coś się zmieniło. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co. Proszę księdza, czy 1 godzina lekcji religii w tygodniu szkolnym to dobry pomysł, czy nie? Zacznę od tego, że nauczanie religii w szkole wymaga reformy z wielu powodów, bo niestety wielu młodych ludzi rezygnuje z tej formy nauczania. I myślę, że to powinno być na podstawie wspólnych decyzji władz państwowych, kościelnych. Musi być pewna analiza wydarzenia, natomiast decyzja pani minister edukacji narodowej odgórna, no moim zdaniem wywołuje ogromne kontrowersje, no bo nie była z nikim skonsultowana. I dlatego ta 1 godzina moim zdaniem w tych warunkach jest jednak ograniczeniem praw katolików. Wszelkie prace nad tym powinny być prowadzone przede wszystkim w dialogu z Kościołem, tak stwierdził sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Artur Miziński. No i właśnie, jak ksiądz uważa, czy ten dialog w ogóle jest prowadzony, czy nie ma tego dialogu? No i jest drugie też pytanie, czy któraś ze stron może jest bardziej niechętna, by taki dialog prowadzić? Ostatnim czasem doszło do sytuacji sojuszu ołtarza strony, gdzie władze kościelne otrzymywały od władz państwowych wszystko, co chciał. I trzeba wrócić chyba do tej zasady, która była na samym początku tworzenia III Rzeczpospolitej,
czyli przyjazny rozdział państwa i kościoła, tu wyraźnie podkreślam przyjazny, ale są odpowiednie instytucje, które mają rozwiązywać problemy. Jest przecież Komisja Wspólna Episkopatu i Rządu, która od dłuższego czasu po prostu się nie zbiera i nie prowadzi działalności, bo niestety i politycy, i biskupi nauczyli się tego, że po prostu wystarczy telefon, spotkanie, no i sprawa jest rozwiązywana. Więc myślę, że taka komisja wspólna episkopatu i rządu powinna być na nowo reanimowana i ta komisja dopiero rozwiązuje te problemy. Między innymi problem religii w szkołach. A jakich relacji teraz właśnie na linii Kościół, państwo albo nowy rząd spodziewa się ksiądz właśnie po tej nowej ekipie, która przejęła władzę? Jak to będzie wyglądało? Bo tutaj ksiądz też zwrócił uwagę na to, że był ten sojusz tronu z ołtarzem, a jak to teraz może wyglądać? No na razie to mamy igrzyska, tak? Przypomina się sytuacja z czasów Cesarstwa Rzymskiego, gdzie lud wołał do cesarza chleba i igrzysk. No chleba to dopiero zobaczymy, jak sobie da radę nowy rząd ze sprawami gospodarczymi. I myślę, że tutaj dopiero stoimy przed szalenie ważnymi decyzjami rządu, choćby w sprawie świadczeń socjalnych, ale nie tylko. Natomiast igrzyska się już zaczęły i te igrzyska są niestety bardzo widowiskowe, ale one wywołują ogromne emocje, no bo już od razu sprawa ustawy in vitro, religia w szkołach, pojawiają się kolejne już propozycje i niestety to nie pomoże rządowi nowemu, bo po pewnym czasie się skonfliktuje ze znaczną częścią społeczeństwa. Jeszcze raz podkreślam, tu jest potrzebny dialog, spokojny, rzeczowy dialog i współpraca między państwem a Kościołem, a nie takie decyzje odgórne, jak to w tej chwili jest w Ministerstwie Edukacji. No właśnie proszę księdza, bo tutaj ksiądz wspomniał tę sprawę procedowania ustawy związanej z in vitro. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki stwierdził, że decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy o finansowaniu in vitro wskazuje na niezrozumienie całego problemu i wygląda tak, jakby to było pójście za głosem tłumu bez oglądania się na kwestie bioetyczne. Z kolei jak miałem sposobność w piątek rozmawiać z księdzem profesorem Kobylińskim, to on stwierdził, że po 15 października klimat się zmienił tak radykalnie, że przyjęto ustawę o in vitro przy milczącej akceptacji hierarchii kościelnej. No i teraz moje pytanie jest takie, szanowny księże, czy tutaj może władze kościelne się spóźniły jednak z jakimś przekazem albo z podjęciem dyskusji lub rozmów w tej sprawie? No ksiądz profesor Andrzej Kobyliński ma tutaj absolutną rację, ale ja też już na początku dzisiejszej rozmowy wspomniałem, że ten sojusz ołtarza z tronem spowodował, że do tej pory biskupi, no mówiąc tak bardzo obrazowo i kolokwialnie, no wykonywali telefon do pana prezydenta czy do pana premiera i załatwiali sprawę. To nie była rzecz, która była przedmiotem tam rozmów, komisji, decyzji i tak dalej. I rzeczywiście tutaj jakby zostali księża biskupi zaskoczeni szybkością przyjmowania tej ustawy. Nie było jasnego głosu episkopatu w tej sprawie. Natomiast list przewodniczącego episkopatu Stanisława Gądeckiego do pana prezydenta no był opublikowany na parę dni przed podpisaniem tej ustawy. No i moim zdaniem nie odniósł żadnego skutku. Więc widzę tutaj wyraźnie, że episkopat jakby nie zrozumiał tej nowej sytuacji, w jakiej się znalazł i wiele spraw no, będzie przedmiotem konfliktu. Więc trzeba wrócić do tego dialogu.
ale dialogu opartego o struktury, które istnieją. Wspomniana Komisja Wspólna Episkopatu i Rządu rzeczywiście no, stała się atrapą. Nie spotykała się przez długi okres czasu, nie podejmowała decyzji. No więc trzeba ponownie do tego wrócić. A czy ksiądz był zaskoczony decyzją Andrzeja Dudy? W zasadzie tak od razu było powiedziane tutaj, szef jego gabinetu stwierdził, że Andrzej Duda nie będzie wetował tej ustawy o in vitro. Moim zdaniem no, pan prezydent jest, nie chcę broń Boże tu w jakiś sposób negatywnie się wypowiedzieć, no jest człowiekiem nie do końca zdecydowanym, ulega wpływom. No więc tutaj ulega wpływom jednej czy drugiej strony. Osobiście uważałem, że nie podpiszę tej ustawy, no ale presja wywarta na niego była tak duża, ale presja ze strony innych środowisk politycznych, że no podpisał tą ustawę. Niestety w wielu innych sprawach, kiedy pojawiały się jakieś trudne decyzje, no pan prezydent był chwiejny w tych swoich działaniach. A czy ksiądz się spodziewa czegoś ze strony Donalda Tuska, jego nowego rządu, jeśli chodzi, czegoś pozytywnego oczywiście, jeśli chodzi o sprawę godnego pochówku ofiar rzezi wołyńskiej? Czy księdza jeżeli zdaniem nie ma szans, jeśli chodzi o rząd Donalda Tuska, że on się tym nie będzie zajmował? To znaczy przy tej składance rządu, gdzie tam jest, są formalnie trzy ugrupowania, a w rzeczywistości jest kilka, jeszcze więcej tych ugrupowań, moim zdaniem nie ma szansy na jakieś jednoznaczne działanie. Chociaż, żeby być tu sprawiedliwym, chcę podkreślić, że Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze konsekwentnie w poprzednich kadencjach tą sprawę pochówku ofiar podnosiło i opowiadało się za prawdą historyczną i także podjęciem działań. Wynika to z tego, że zdecydowana większość ofiar, prawie 95%, czy na Wołyniu, czy w Małopolsce Wschodniej, to byli polscy chłopi, więc tutaj PSL spełniał swoją rolę. Natomiast czy zostaną podjęte działania, nie wiem. W wypadku PiS-u to było 8 lat obietnic i nic się nie stało. Na razie Donald Tusk, jak i jego ekipa w tej sprawie się nie wypowiada. I myślę, że dopiero w przyszłym roku może usłyszymy przynajmniej jakieś pierwsze decyzje. Z tym, że tutaj czas gra na niekorzyść, bo umierają świadkowie, umierają rodziny, więc każdy rok jest na niekorzyść poszukiwania tych ciał. Jest to ogromna praca. Nie widać nigdy było po stronie Platformy Obywatelskiej w poprzednich kadencjach, żeby ona się tą sprawą przejmowała. Więc być może część posłów Platformy, większość PSL-u będzie chciała ten problem rozwiązać. Natomiast no, nie widzę tu jakiejś generalnej zmiany. Proszę księdza, już na sam koniec, no przed nami Święta Bożego Narodzenia. Gdzieś tam też się utarło takie przekonanie w zbiorowej pamięci, że przy wigilijnym stole Polacy od pewnego czasu się kłócą. Czy przesłanie takiego pojednania winno towarzyszyć tym świętom Bożego Narodzenia, czy też może nie? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie, no, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński stwierdził, że jest bardzo zmieszany tym, a w zasadzie jest przeciwnikiem takiego opłatka sejmowego, że właśnie gdzieś tam to wszystko ulega laicyzacji. No i jakie jest księdza zdanie na ten temat? Czy warto się dzielić opłatkiem w Sejmie na przykład, czy też nie? No i co z tym przesłaniem pojednania? No z jednej strony uważam za pozytywny ruch marszałka Szymona Hołowni, że organizuje opłatek i to o charakterze ekumenicznym, a więc zaprasza duchownych różnych wyznań, którzy będą błogosławić te opłatki.
Natomiast z drugiej strony atmosfera w Sejmie jest tak napięta, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby ten opłatek odbył się w atmosferze rzeczywiście życzliwości i pojednania. No sam jestem ciekaw, kto w ogóle przyjdzie na ten opłatek i jak się będą ludzie zachowywać. Natomiast, żeby jeszcze podkreślić, Sejm stał się takim miejscem, które nie jest godne naśladowania. Może to brzmi bardzo dziwnie, ale ta atmosfera, te spory, ta nienawiść, jaka tam płynie wobec ludzi o innych poglądach, nie jest czymś, czego Polacy mogliby brać przykład. Natomiast z czego powinni brać przykład? No przede wszystkim z tych starych, pięknych polskich tradycji, kiedy święta Bożego Narodzenia i poprzedzający je Adwent był czasem takiego autentycznego pojednania, życzliwości, chęci pomocy, zwłaszcza ludziom ubogim, tak jak wspomniałem, Wigilia na Rynku Krakowskim, czy wielu innych, setek innych akcji, które są prowadzone. I to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście w dzisiejszym społeczeństwie, które jest podzielone, taką plagą społeczną nie jest to, że ludzie są biedni. Chociaż rzeczywiście jest ogromna grupa ludzi, która się boi o swoją przyszłość. Bo właśnie nie wiadomo, co nowy rząd zrobi z tym sprawami socjalnymi. Ale przede wszystkim plagą jest samotność i to, że brak akceptacji. Więc jeżeli w skali społecznej dojdzie do takich drobnych gestów, które łagodzą te spory i pomagają okazać życzliwość wobec innych, no to jest dobrze. Natomiast w Sejmie nie wyobrażam sobie Nie wyobraża sobie ksiądz, żeby Jarosław Kaczyński się podzielił opłatkiem z Donaldem Tuskiem i odwrotnie. Nie, no tego sobie nie wyobrażam. Powiem ironicznie, że te obrazki by się zapisały w historii podręczników. Nie. Tego sobie nie wyobrażam. I powiem ironicznie, przepraszam za tą ironię, że Straż Marszałkowska powinna wzmocnić tam swoje siły, bo nie wiadomo, jak jeszcze ten opłatek zakończy. No ale tak nie, to jest źle, co się dzieje. Więc myślę, że raczej społeczeństwo. Bardzo często biorę udział w wigiliach wspólnych dla bezdomnych, dla niepełnosprawnych, dla ludzi samotnych i widzę, że ludziom bardzo potrzeba tego ciepła, życzliwości i dobroci. I szanowni, ale jak chodzi na politykę, no to już jest koniec. No to już talerze latają w powietrzu, jak zaczyna się o polityce. Szanowny księże, i tu stawiamy kropkę w naszej rozmowie. My Państwa zostawiamy z tym pięknym przesłaniem pojednania, ale nade wszystko też życzliwości i oby tej samotności było jak najmniej w naszym życiu. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, szanowny księże. Moim Państwa gościem był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia brata Alberta. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.